Dzień dobry Państwu. Jesteśmy dzisiaj z Państwem w ważnym momencie i też z ważnymi osobami. Pani Rożytun, naszej przedstawicielce w Brukseli, w parlamencie Brukseli, ale także bardzo aktywnej w sprawach czasem drobnych, ale kluczowych, żebyśmy wszyscy żyli tak jak w Europie, wspólnie, razem, na jednych zasadach. Jest dzisiaj z nami, a Arkadiusz Marchewka, inicjator interwencji i działań w zakresie roamingu. Wiecie Państwo, że za kilkanaście dni powinniśmy wszyscy Europejczycy nie interesować się roamingiem w ogóle, czyli dodatkowymi opłatami, które paradoksalnie w świecie nowoczesnych technologii obowiązują tak, jakbyśmy mieszkali w tej Europie na przełomie roku 90 i 91. W tym telekomunikacyjnym i cyfrowym świecie pozostały granice, których dzisiaj już nie zauważamy jeżdżąc po Europie, nie zauważamy płacąc na przykład, bo ceł nie ma. Mamy strefę Schengen, a w tym nowoczesnym świecie niestety dzięki to w cudzysłowie silnej pozycji firm ciężko było przełamać ten technologicznie wydawałoby się najprostszy opór do złamania. Ale w tym celu od ponad 10 lat bardzo mocna i silna debata w parlamencie, a także działania poszczególnych ministrów doprowadziły do przełomu. I tu warto to podkreślić, przełomu na początku roku 2015 z bardzo mocnym udziałem Polski, kiedy to wprowadzono kalendarz zniesienia opłaty roamingowej do zera. Czyli krótko mówiąc, wprowadzenia na jednolitej zasadzie dla wszystkich obywateli możliwość dzwonienia jak w domu w ramach Unii Europejskiej. Czyli roam like at home, podobnie jak sell like at home, buy like at home. Wszystko wspólne i na jednolitych zasadach. I wydawałoby się, że podczas tej prezydencji łotewskiej wszyscy wykonają to zadanie zgodnie z decyzją i kalendarzem. Mamy dzisiaj pytanie, dlaczego PiS pozwala na to, by Polacy nie mieli możliwości skorzystania z tego dobrodziejstwa. Arkadiusz Marchewka prowadzi teraz ten temat interwencji, które podjął osobiście. Tak, Szanowni Państwo, w Europie zniknęły już granice między państwami i teraz powinny również zniknąć granice w związku z używaniem telefonów komórkowych pomiędzy tymi krajami. 15 czerwca powinny wejść w życie zapisy europejskie, które pozwolą mieszkańcom Unii, w tym Polakom, korzystać poza granicami z telefonów komórkowych tak, jak korzystaliby na terenie kraju, w którym podpisali umowę. 15 maja operatorzy wstępnie przedstawili nowe cenniki, z których jasno wynika, że tylko jeden operator postanowił wdrożyć zasadę roam like at home w całości. Pozostali jednak na swój sposób zinterpretowali te przepisy. Należy zwrócić uwagę, że wprowadzenie takich działań może doprowadzić do dyskryminacji abonentów. Nie chcemy do tego dopuścić. Chcemy, aby regulator, aby Urząd Komunikacji Elektronicznej stanął po stronie obywateli, stanął po stronie abonentów i walczył o to, aby byli traktowani tak jak obywatele innych krajów Unii Europejskiej. Oczywiście, nawet zgodnie ze stanowiskiem prezesa UKE, wiemy, że powinien stać właśnie na straży i bronić interesów obywateli, jednocześnie dążąc do tego, aby wypracować z przedstawicielami operatorów stanowisko, które pozwoli te interesy obywateli przedstawić. Więc chcieliśmy, aby na Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, komisji, która odpowiada za ten obszar, wczoraj odbyło się spotkanie przedstawiciela UKE, przedstawicieli organów państwowych, po to, aby przedstawiono nam, posłom w Sejmie i Polakom, w jaki sposób toczą się te negocjacje. 18 maja, czyli tydzień temu, złożyłem wniosek do przewodniczącego komisji o to, aby takie spotkanie się odbyło i zostało to wprowadzone do porządku obrad. Niestety, głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy zasiadają w prezydium, nie doszło do tego spotkania. Za 20 dni te przepisy powinny wejść w życie. Za miesiąc zaczynają się wakacje. Polacy będą wyjeżdżać na urlopy, więc mają prawo wiedzieć,
jaka sytuacja ich spotka, jaka sytuacja ich czeka, bo do dzisiaj nie jest jasne, czy te taryfy zostaną zaakceptowane, czy nie. Oczekujemy od prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawienia jasnych i rzetelnych informacji na temat tego, na jakim etapie są te negocjacje, jak te sprawy mogą się zakończyć i jakie do tej pory działania zostały podjęte. Również tydzień temu zwróciłem się z interpelacją do minister Streżyńskiej, ministra cyfryzacji, o wskazanie jako ministra nadzorującego UKE efektów działań i działań, które zostały podjęte do tej pory przez UKE po to, aby reprezentować interes abonentów, reprezentować interes przeciętnych obywateli. I to jest naszym zdaniem kluczowe. Niestety ubolewamy, że do tej pory takie spotkanie się nie wydarzyło. Dalej nie wiemy, czy te taryfy zostaną zmienione, jak wyglądają konsultacje, jaki będzie ich efekt i oczekujemy rzetelnego i natychmiastowego przedstawienia efektów działań instytucji państwowych, w tym UKE, właśnie w tym zakresie. Pani Róża Thun, bardzo proszę. Proszę Państwa, nie jest tak, że z prawa europejskiego można sobie wybierać niektóre rzeczy, a niektóre nie. I pamiętajmy, że jesteśmy w Unii Europejskiej i jeżeli nie będziemy wdrażać prawa europejskiego, to by znaczyło jeszcze raz bardzo dobitnie, że PiS nas chce z Unii Europejskiej wyprowadzić. Dzisiaj jesteśmy w Unii Europejskiej i prawo europejskie w całości nas obowiązuje. To jest część prawa europejskiego, że użytkownik nie ma odczuwać różnicy w kraju i będąc w innym kraju Unii Europejskiej, w swoim kraju i kraju innym Unii Europejskiej, kiedy korzysta z telefonowania, SMS-ów czy przesyłu danych. Ceny, wysokość, to co on płaci ma być takie samo wysokie w kraju, jak w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Tam są pewne ograniczenia, jeżeli przez 2 miesiące bez przerwy będzie w innym kraju, to operator może na niego nałożyć jakieś opłaty, bo to jest regulacja dla podróżujących, nie dla przeprowadzających się. Powinni wszyscy użytkownicy, tak jak panowie posłowie to zaznaczyli, miesiąc przed wprowadzeniem tej regulacji powinniśmy wszyscy dostać informację i spać spokojnie, za roaming nie będziecie dodatkowo płacić. Tymczasem w Polsce jedna firma, jak państwo słyszeli, jeden operator tylko te informacje do użytkowników przysłał. Dlaczego się z państwem spotykamy? Bo jesteśmy zasypywani w sensie dosłownym pytaniami, co się z tym dzieje. Przecież mieliśmy obietnicę, że wakacje 2017 nie będą nas kosztować więcej, jeśli chodzi o komunikację, telekomunikację, więcej niż w kraju. A tymczasem dostali użytkownicy listy czy propozycje opłat, zupełnie cenniki jakieś wyssane z palca. Otóż tych cenników wprowadzić im po prostu nie wolno zgodnie z prawem europejskim. I żeby była jasność, tutaj nie ma na to żadnej możliwości. Jeżeli oni nie wprowadzą cenników, które nie będą nakładały na użytkownika żadnych dodatkowych opłat, to wtedy Urząd Komunikacji Elektronicznej musi na nich nałożyć kary. Jak tego nie zrobi, to wtedy z państwa podatków będą kary płacone, dlatego że Komisja Europejska może wystąpić do Sądu Europejskiego i na Polskę zostaną nałożone kary i nie dość, że nie będziemy mieć roamingu, roam like at home, to jeszcze z naszych podatków będziemy płacić kary, więc to wszystko jest naprawdę sytuacja niedobra i my dlatego się dzisiaj spotykamy, bo żądamy od UKE, od Urzędu Komunikacji Elektronicznej tego, żeby wymógł na operatorach dyscyplinę i dostosowanie się do prawa europejskiego. Mam nadzieję, że jakieś propozycje na komisji, której żąda pan poseł, zostaną przedstawione jak najszybciej, bo już jesteśmy w niedoczasie. Niepotrzebnie niepokoimy polskich użytkowników telekomunikacji. A druga rzecz jeszcze, którą zaznaczam na marginesie może, to, że jak pan poseł mówił, podczas polskiej prezydencji przedstawiono, to było podczas prezydencji, prawda? Podczas polskiej prezydencji też, tak. Przedstawiono kalendarz tych obniżek roamingu i później tak samo polski rząd był wśród tych, którzy na Radzie, to znaczy branżowych spotkaniach, ministerialnych spotkaniach, bardzo wspierali ten kalendarz stopniowego obniżania roamingu.
Dzisiaj niektórzy operatorzy mówią, że rozliczenia pomiędzy nimi, to są sprawy techniczne, nie chcę w to wchodzić, że rozliczenia pomiędzy operatorami ciągle jeszcze dla niektórych operatorów nie są korzystne. My, Parlament Europejski, ja osobiście, staraliśmy się o niższe ceny dla operatorów, to mówię dla operatorów, oni wiedzą o co chodzi, dla operatorów, ale nie słyszałam żadnej aktywności ze strony polskich ministerstw uczestniczących w Radzie, żeby te propozycje wspierali, żeby szukali korzystnych rozwiązań albo żeby ich głos był naprawdę słyszalny dla polskich operatorów. Więc proszę zwracać się do ministerstw, żeby oni aktywnie uczestniczyli w polityce europejskiej. Nie tylko my w Parlamencie Europejskim, ale potrzebny jest tak samo głos w Radzie. Tego głosu nie słychać w ogóle. Mimo wszystko, 15 czerwca, jeżeli operatorzy, którzy jeszcze się nie dostosowali do europejskiej regulacji, jeżeli oni nie wprowadzą tych rozwiązań, co wykluczam, oni muszą te rozwiązania wprowadzić, to może to kosztować dużo, nie tylko tych, którzy korzystają z telefonów, ale również każdego podatnika, bo mogą na nas, na Polaków, na polski rząd zostać nałożone kary. Jeszcze tylko dodam, że mamy prawo myśleć, że efektów tych negocjacji praktycznie nie ma, bo inaczej nie potrafimy wytłumaczyć, dlaczego urzędnicy państwowi nie chcą przedstawić obywatelom i parlamentarzystom efektów tych negocjacji. Tym bardziej zaskakujący jest fakt, że około tygodnia temu złożyłem interpelację właśnie w tej sprawie i do dzisiaj, gdzie minął prawie tydzień, status tych zapytań jest: oczekuję na wysłanie do adresata. Skoro nie możemy się dowiedzieć tego na komisji, skoro przedłużane są z niewiadomych powodów działania związane z przesłaniem dokumentów odpowiednich pytań do ministra, to pytamy, dlaczego urzędnicy, dlaczego regulatorzy nie chcą przedstawić tych informacji. Dlatego mamy wątpliwość, że takie negocjacje do tej pory nie przyniosły efektów. Stąd nasza wątpliwość, stąd nasze obawy i oczekujemy szybkiej dyskusji w tej sprawie. I chyba możemy zapewnić o jednej sprawie. Na poziomie Sejmu, panowie, na poziomie Parlamentu Europejskiego my tej sprawy będziemy pilnować do końca i zrobimy wszystko, żeby polski użytkownik mógł korzystać z komunikacji elektronicznej tak samo jak każdy inny użytkownik w Unii Europejskiej. Naprawdę nie jesteśmy gorsi.